bardzo proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, działając na podstawie artykułu 20 ust. 1 dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 15 ZZX ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, otwieram 34. sesję Rady Miejskiej w Głazach kadencji 2018-2023. Informuję Państwa, że sesja Rady Miejskiej w Głazach jest transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z sesji będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głazach i na stronie internetowej gminy. Podstawą przetwarzania Państwa wizerunku podczas obrad są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie bip.lazy.pl w zakładce RODO. Obecnie proszę wszystkich Państwa o powstanie z miejsc i uczczenie mi minutą ciszy pamięci zmarłego pana Józefa Zapędzkiego. Dziękuję bardzo. Kilka wspomnień o panu Józefie Zapędzkim. 17 lutego we Wrocławiu w wieku 92 lat zmarł Józef Zapędzki. Mieszkaniec Łaz, dwukrotny medalista olimpijski w strzelaniu z pistoletu szybkostrzelnego. Członek honorowy Klubu Strzelectwa Pneumatycznego Jura LOP w Łazach oraz były podpułkownik Wojska Polskiego. Był srebrnym i brązowym medalistą Mistrzostw Świata oraz złotym, srebrnym i brązową medalistą Mistrzostw Europy. 25 października 2017 roku podczas 30. sesji Rada Miejska w Łazach nadała Józefowi Zapędzkiemu honorowe obywatelstwo miasta Łazy. Józef Zapędzki urodził się w Kaźmierówce 11 marca 1929 roku i był najmłodszym z rodzeństwa. W 1937 roku rozpoczął edukację w szkole powszechnej w Łazach, którą kontynuował do 1939 roku. W młodzieńczym wieku pracował w parowozowni, w której pracownicy kształcili się w gimnazjum mechanicznym w Zawierciu. To tam nauczył się m.in. rysunku technicznego. Wkrótce trafił do wojska jako ochotnik. 13 marca 1973 roku Józef Zapędzki skończył dwuletnie studium terenów strzelectwa sportowego na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a 15 lutego 1975 roku uzyskał tytuł trenera drugiej klasy w strzelectwie sportowym. 2 czerwca 1976 roku uzyskał z wynikiem bardzo dobrym tytuł magistra wychowania fizycznego. W indeksie miał bardzo dobre oceny, ponieważ jak zawsze był ambitny i chętny do nauki, a przez lata pracy w wojsku starał się podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności. Józef Zapędzki uczestniczył w wielu zawodach i turniejach strzeleckich. 5 razy brał udział w olimpiadzie, a na 2 z nich zdobył złote medale. Było to w 1968 roku w Meksyku i w 1972 roku w Monachium. W 1966 roku na Mistrzostwach Świata zdobył srebrny medal, a z Mistrzostw Europy przywiózł brąz. Józef Zapędzki wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski. Był też mistrzem Europy w strzelaniu i z pistoletu centralnego zapłonu oraz srebrnym drużynowo i dwukrotnie brązowym indywidualnie i drużynowo brązowym medalistą Mistrzostw Europy w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego. Był to bardzo dobry czas, który Józef Zapędzki często wspominał w rozmowach i wywiadach. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Przechodzimy do dalszej części sesji.
Szanowni Państwo, ustawowy skład Rady Miejskiej w Łazach wynosi 15 radnych. W dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Łazach liczy 14 radnych i w związku z tym stwierdzam, że obrady są prawomocne. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Radnych Rady Miejskiej w Łazach, burmistrza Łaz, pana Macieja Kaczyńskiego, radnych Rady Powiatu Zawierciańskiego, pana Grzegorza Piłkę oraz pana Tadeusza Czopa, sekretarza gminy panią Ilonę Pelon, skarbnika gminy panią Barbarę Cyganek, sołtysów z terenu naszej gminy, następnie witam także dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, panią Martę Włosińską, prezesa spółki Promax, kierowników Wydziału Urzędu Miejskiego w Łazach, wszystkich mieszkańców miasta i gminy Łazy. Witam wszystkich Państwa przybyłych na sesję. Obecnie przystąpimy do punktu drugiego, czyli zatwierdzenia porządku obrad. Zgodnie z paragrafem 23 Statutu Gminy Łazy został przedłożony Państwu radnym proponowany porządek obrad wraz z materiałami. Informuję Państwa, że wpłynął dodatkowy projekt uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji, to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych gminy Łazy, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty. Proponuję wprowadzić ten projekt uchwały jako punkt 15 porządku obrad dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi propozycję zmian do porządku obrad? Nie widzę. Przystąpimy do... Przepraszam, obecnie otrzyma porządek obrad wraz z wprowadzonym dodatkowym projektem uchwały. Porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 19 stycznia 2020 roku. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, interpelacje radnych. Punkt szósty, zapytania i wnioski radnych. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łazy na lata 2022-2032. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łazy na rok 2022. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do handlu w piątki i soboty przez rolników oraz regulaminy prowadzenia tego handlu. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie apelu o rozważenie zasadności proponowanych zmian w prawie oświatowym. Punkt dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie apelu ujawnienie dokumentów dotyczących postępowań koncesyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku. Prawo geologiczne i górnicze. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w latach 2022-2024. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych gminy Łazy, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty. Punkt 16. Informacje i sprawy różne. Punkt 17. Odpowiedzi na zapytania i wnioski. Punkt 18. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łazach o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji. Punkt 19. Zamknięcie sesji. Przystąpimy do głosowania nad porządkiem obrad. Głosujemy elektronicznie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że porządek dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Łazach został przyjęty jednogłośnie 14 głosów za, przy jednym radnym nieobecnym. Teraz poproszę o przerwę techniczną, aby wprowadzić odpowiedni punkt do naszego porządku obrad. Pani Marto, też już jest odświeżona? Nie. Czyli możemy zaczynać. Przystępujemy do punktu trzeciego. W punkcie trzecim przystąpimy do zatwierdzenia protokołu sesji Rady Miejskiej w Łazach z dnia 19 stycznia 2021 roku. Przypomnę, że protokół był dostępny w Biurze Rady oraz na sali narad bezpośrednio przed sesją, jak również w wersji elektronicznej zamieszczony był w programie sesja. Kto z koleżanek i kolegów radnych wnosi uwagi do protokołu sesji z dnia 19 stycznia 2021 roku? Jeśli nie ma uwag, stwierdzam, że protokół z dnia 19 stycznia 2021 roku został przyjęty przez aklamację. Punkt czwarty. Proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania dotyczącego pracy w okresie międzysesyjnym. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni panowie radni powiatowi, panowie sołtysi. Sprawozdanie burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym od 19 stycznia 2022 roku do 23 lutego bieżącego roku. 30 stycznia odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trakcie którego zebrano łączną kwotę 48 134,86 zł. W czasie 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na mieszkańców czekało wiele atrakcji w budynku KTS zorganizowanego między innymi komnatę G, salon urody, niespodziankowo kino woźpowe oraz warsztaty z parą pszczół. A w strefie gastronomicznej na oddzielny, na niedzielny obiad, przepraszam, ale mam nie to. No teraz to czterdziestka. Na niedzielny obiad serwowano dziczyznę, którą specjalnie dla woźp przekazało koło łowieckie Ciecze oraz kiełbaski z grilla. Natomiast mog Łazy miały miejsce występy artystyczne między innymi uczestników The Voice Kids, licytacji i Światełko do Nieba. Do organizacji wydarzenia jak co roku przyłączyli się druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych Ostrobrodu, Rokitna Szlacheckiego, Ciągowic, Turzy, Wiesiółki, Grabowej i Niegowonic, także Świetlica Środowiskowa Stokrotka w Łazach, Miejski Ośrodek Kultury, Park Wodny Jura, Biblioteka, Urząd Miejski, Zespół Szkół im. Profesora Romana Kostkowskiego w Łazach, a także harcerze z gminy Łaz. Do Urzędu Miejskiego w Łazach
wpłynęło pismo Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie zaopiniowania projektu rozstrzygnięcia w sprawie zmiany koncesji numer 34/2010/P udzielonej w dniu 2 lipca 2010 roku przez Ministra Środowiska, zmienionej kolejnymi koncesjami na rzecz Ratownej Polska spółka z o.o. na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na obszarze obejmującym części złóż cynku i ołowiu Zawiercie 3 i Marciszów, położonym w granicach gminy Zawiercie, Poręba Łazy i Ogrodzieniec, powiat zawierciański, województwo śląskie. W przesłanym piśmie Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało również, że przedsiębiorca złożył wniosek o nadanie klauzuli poufności wnioskowi o zmianę przedmiotowej koncesji wraz z załącznikami, w tym dodatkowi numer 2 do projektu roku geologicznego. W związku z powyższym pismem z dnia 3 lutego gmina Łazy zwróciła się z zapytaniem, czy w sprawie została nadana klauzula poufności, a jeśli tak, to jaki jest jej zakres, to jest jakie dokumenty objęte są tą klauzulą. W odpowiedzi na pismo w sprawie informacji dotyczącej nadania klauzuli poufności Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że organ koncesyjny na podstawie artykułu 20 górnicze wydał postanowienie klauzulę poufności wskazanym dokumentom. Klauzulą poufności objęto przedmiotowy wniosek o zmianę koncesji wraz z załącznikami, w tym m.in. dodatek nr 2 do projektu robót geologicznych. Gmina Łazy wydała postanowienie opiniujące negatywnie zmianę koncesji nr 34/2010/P z dnia 12 maja 2010 wydany przez Ministra Środowiska na rzecz Ratownej Polska spółka z o.o. zmienioną decyzją Ministra Środowiska z dnia 29 października 2010 roku, 7 listopada 2011 roku, 24 października 2013 roku, 21 listopada 2014 roku oraz decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 października 2020 roku na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na obszarze objętym części złóż cynku, cynk ołów, Zawiercie 3 i Marciszów, położonych w granicach gmin Zawiercie, Poręba Łazy i Ogrodzieniec, powiat zawierciański, województwo śląskie. Przedłożyłem również Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie apelu o ujawnienie dokumentów dotyczących postępowań koncesyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze. Projekt ten będzie poddany głosowaniu podczas dzisiejszej sesji. 10 lutego odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W jego trakcie ustalono niezbędne działania w celu usunięcia zapadliska powstałego w ciągu drogi gminnej ulica Sportowa w Szczobrodzie. 18 lutego uczestniczyłem w 5. Powiatowym Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Rzeczpospolitej Polskiej, podczas którego odbyły się wybory do Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Powiatowej Komisji Rewizyjnej. Wybrani zostali także przedstawiciele do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP Rzeczpospolitej Polskiej oraz delegaci na wojewódzki zjazd, który odbędzie się w czerwcu bieżącego roku. Od 14 lutego w szkołach podstawowych trwają ferie semestralne. W związku z tym organizujemy ferie w mieście. Zajęcia odbywają się w budynku KTS, MO, Bibliotece, Parku Wodnym Jura oraz w szkołach podstawowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jak co roku zaproponowane są różne ciekawe formy spędzenia ferii w mieście. Gmina Łazy złożyła wniosek pod nazwą dostosowanie budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach przy ulicy Pocztowej 14 do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez budowę windy zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu po uszyku windy. Całkowita wartość zadania to 506 186,21 zł, w tym możliwe uzyskanie dofinansowania w kwocie 150 tysięcy. 17 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łazach. Omówiono m.in. warunki przyznania świadczenia ratowniczego w wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Łazy, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Również informacja, o której tutaj już wspominała Pani Przewodnicząca, uczciliśmy wszyscy minutą ciszy śmierć naszego honorowego mieszkańca, pana Józefa Zapęckiego. Zmarł 17 lutego we Wrocławiu. Jego wolą było to, że chce spocząć w Łazach. I chciałem Państwa poinformować, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek, 25 lutego o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łazach. Dyrektorzy szkół publicznych przekazali do gminy informacje na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaplanowanych do realizacji w danej szkole, a dyrektorzy szkół niepublicznych wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych. Dodatkowe godziny będą przeznaczone na organizację w okresie od 1 marca do 20 grudnia bieżącego roku. Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Zajęcia będą finansowane z rezerw części oświatowej subwencji ogólnej. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowane zostało gminne dyktando dla młodzieży i dorosłych dopiero burmistrza Łas. Realizatorem pomysłu była Biblioteka Publiczna oraz gazeta Echa Łas. Jeśli chodzi o zamówienia publiczne, to wybraliśmy wykonawcę na realizację zadania pod nazwą Świadczenie Usług Pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz gminy Łazy. Cena oferty to jest 295 722 zł i 60 groszy. Również ogłoszony został przetarg i dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na realizację zadania pod nazwą Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację sieci drogowej w gminie Łazy. I zadanie pierwsze to jest, nazywa się przebudowa dróg powiatowych, ale chodzi tutaj o chodniki w Niegowoniczkach, Grabowa, Rokitno, Szlachecki oraz Kruszczogród i Kruszczogród Piaski. I zadanie numer dwa to jest przebudowa ulicy Jeziorowice. Ogłoszono również przetarg na realizację zadania pod nazwą Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Łazy na rok 2022. Jeśli chodzi o zarządzenie, w okresie międzysesyjnym wydałem 16 zarządzeń. Ich treść jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Za współpracę w okresie międzysesyjnym dziękuję Państwu radnym, panie i panom Sobieskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informuję Państwa, że na ostatniej sesji pisemne interpelacje i wnioski złożyli radny Krzysztof Furman oraz radny Zenon Głąb. Radnym zostały udzielone pisemne odpowiedzi, które wpłynęły również do wiadomości do Rady Miejskiej w Łazach. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić interpelację na dzisiejszej sesji? Bardzo proszę. Pan Krzysztof Furman. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Zebrani. Dzisiaj mam kilka interpelacji. Pierwsza. Zwracam się z prośbą o udrożnienie rowu na Wiesiółce, ulica Henryka Pobożnego, od numeru 38 w kierunku drogi wojewódzkiej 796. Przy każdych większych opadach zalewane są posesje znajdujące się przy tej drodze. Jeżeli tutaj pan burmistrz, ktoś chciałby zobaczyć zdjęcia, mieszkańcy po prawej stronie jadąc w kierunku Kruszczogrodu wręcz wychodzą z domu w gminie, to jest powiatowa dokładnie, no ale to najpierw do gminy, tak składamy. Więc wychodzą w gumiakach do samochodu na ulicę, zmieniają buty, żeby wejść i zejść z posesji. Także dla nich to jest bardzo ważna sprawa. Następna. Na prośbę mieszkańców zwracam się z prośbą o utwardzenie dróg Tuwi Maj Kopalnianej w Ciągowicach, ewentualnie położenie nawierzchni asfaltowej. Tutaj bardzo często mówiliśmy o ulicy Szostka w Łazach, że to jest taka ulica przeszłościowa, że się rozbudowywuje. Podobnie ulica Kopalniana, tam powstają nowe domy, tam jest taka ulica, która kiedyś będzie bardzo zabudowana. Co do kolejnej interpelacji, zastanawiałem się, czy w ogóle ją składać,
czy może tylko zgłosić, ale kiedy ostatni raz po deszczu jechałem samochodem w dziurę i prawie że nie zniszczyłem opony, więc nie chcę, żeby następna osoba zgłosiła się z uszkodzoną osobą, znaczy oponą. Dlatego interpelacja, zwracam się z prośbą o załatanie dużej i głębokiej dziury w jezdni na ulicy Skrzyżowaniu Wiejskiej i Tadeusza Kościuszki. Tutaj pan burmistrz jeździ, to pewnie zna temat. Dziura ta w bardzo szybkim tempie się powiększa, co grozi uszkodzeniem opony i ewentualnym wypadkiem. Dziękuję. Kolejność jest taka, że ja zgłaszam do mnie. Ja wiem, że to jest droga powiatowa. Jak będę radnym powiatowym, to będę do powiatu zgłaszał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam także panią Martę Grzesicę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni zebrani. Moja interpelacja dotyczy przebudowy czy remontu drogi powiatowej 1717 przez cały Chruszczowód i Chruszczowód Piast jest w coraz to gorszym stanie. Co roku przybywa dziur do łatania, brakuje chodników. Droga ta była budowana w 60. latach, czyli prawie 60 lat temu. Nadmieniam, że ruch na tej drodze jest bardzo duży, ponieważ ta droga łączy gminę Łazy z gminą Siewierz i dalej z drogą szybkiego ruchu Katowice-Warszawa oraz lotniskiem w Pyrzowicach. W związku z powyższym proszę o wystąpienie gminy Łazy do starostwa o przygotowanie projektu budowy tej drogi, aby być gotowym do skorzystania z pojawiających się środków finansowych na budowę dróg lokalnych. W 2024 roku Chruszczowór będzie obchodził 800-lecie istnienia. Dlatego zasadne jest, aby na tę okoliczność droga zyskała nowe oblicze. Jeżeli niemożliwa jest inwestycja na całym odcinku, to może tylko w tej najstarszej części Chruszczobrodu, od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą gminną ulicą Sobieskiego. Ten odcinek jest w najgorszym stanie. Nadmieniam, że składane były w tej sprawie stosowne pisma od 2019 roku. Mieszkańcy Chruszczobrodu i Chruszczobrodu Piaski często zadają pytanie, kiedy ta droga zostanie urządzona, abyśmy się czuli na niej bezpiecznie. Dodam od siebie, to proszę pani przewodnicząca, dziękuję. Dodam od siebie, że poprosiłam pana, ponieważ pod nieobecność pana starosty, aby ktoś z Zarządu Dróg Powiatowych przyjechał na wizję lokalną. Odpowiem, że bardzo grzecznie, wkrótce przyjechała pani naczelnik, jeszcze pewnie ze swoim pracownikiem, powiadomili mnie i przejechaliśmy przez ten odcinek drogi. Faktycznie stwierdzili, że ta droga jest najgorsza w tej starej części Chruszczobrodu, bo jadąc dalej w kierunku Piasków już troszeczkę jest w lepszym stanie. Według mnie nadaje się do całkowitej modernizacji, ale bardzo prosimy chociaż o ten odcinek do tego 2024 roku, żeby powiat nam zrobił. Jeszcze dodam od siebie, że też na tym odcinku była bardzo duża dziura, która była groziła niebezpieczeństwem. Kiedy zgłosiłam do pani naczelnik, zaraz w tym samym dniu przyjechali i załatali tą dziurę i te największe. Pewnie, że zrobili to niewystarczająco. Myślę, że czekają na okres, kiedy będą łatać wszystkie te dziury, ale te najgorsze zostały załatane. Dziękuję bardzo. W punkcie szóstym, czy ktoś z państwa radnych chciałby wystąpić z zapytaniami i wnioskami? Bardzo proszę, pan Krzysztof Furman. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni zebrani goście.
Również mam kilka zapytań. Pierwsze. W związku z zagrożeniem atakiem na Ukrainę, wojewodowie zwrócili się do gmin o przygotowanie wykazu miejsc dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy. I moje zapytanie, czy gmina Łazy dostała takie pismo? Jeżeli tak, to ile i gdzie będą wyznaczone takie miejsca? Kolejne zapytanie. Kończy się przebudowa ulicy Różanej w Łazach. Czy w związku z tym uwzględniono lokalizację przystanku autobusowego na ulicy Wiejskiej w Łazach w kierunku do Niegowonic? Kolejne zapytanie dotyczy przystanku autobusowego na Placu Dworcowym. We wrześniu 2021 roku na wniosek mieszkańców zwróciłem się z prośbą o przeniesienie przystanku autobusowego z parkingu przy ulicy Okulnej na ulicę Dworcową obok dworca BKP. Zbliżał się wtedy okres zimowy, a mieszkańcy czekają pod niewielkim zadoszonym przystankiem. W tym czasie ogrzewane pomieszczenia poczekalni dworca BKP stoją prawie puste i są niewykorzystane. Dostałem na piśmie odpowiedź od pana burmistrza, że w tej sprawie odbędą się spotkania z projektantem organizacji ruchu, aby sprawdzić możliwość zlokalizowania nowego przystanku autobusowego. Pytanie, czy takie spotkanie się odbyło i na jakim etapie są prace z przeniesieniem przystanku. Dodam tylko, że interpelację złożyłem 30 września, prosząc, że się zima, jest okres jesienno, prawie że zimowy. Dostałem odpowiedź 5 linijek tekstu dopiero 11 października. Następne zapytanie dotyczy przebudowy ulicy Ogrodowej i Wierzbowej w Niegowonicach. W styczniu 2022 roku mieliśmy drugi etap składania wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład, czyli Programu Inwestycji Strategicznych, który ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta, w tym budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej. Gmina Łazy mogła dostać pieniądze na przebudowę tych dróg, dwóch dróg. W związku z tym w styczniu tego roku ponownie, kolejny już raz, zwróciłem się z interpelacją i prośbą o przebudowę ulicy Ogrodowej oraz końcowej części ulicy Wierzbowej w Niegowonicach z dofinansowania właśnie Polskiego Ładu. Dostałem odpowiedź od pana burmistrza, że, cytuję, ponownie informuję, że na terenie Niegowonic i Niegowoniczek na części dróg projektowany jest gazociąg, a budowa będzie ingerować w nawierzchnię dróg. Według moich informacji, które ja otrzymałem, kontaktuję się na bieżąco od Polskiej Grupy Gazownictwa, Polskiej Spółki Gazownictwa. Gazociąg w Niegowonicach nie będzie budowany w 2022 roku i bardzo mało prawdopodobne, by był budowany w 2023 roku. Na pewno Państwo widzieli w mediach, że w tym roku nie ma pieniędzy, w przyszłym też. W Polsce w ogóle nie będą gazociągi budowane. Ponadto budowa tego gazociągu to są płytkie wykopy i wąskie wykopy, najczęściej metodą przewiertów. Idąc tym tokiem myślenia, jaki prezentuje gmina Łazy, to w najbliższym czasie nie powstaną w Niegowonicach żadne drogi. A kontynuując dalej ten tok myślenia, jaki prezentuje gmina Łazy, to starostwo powiatowe w Zawierciu również nie powinno budować rok temu prawie dwukilometrowy odcinek drogi Tadeusza Kościuszki w Niegowonicach, bo wtedy się już mówiło o gazociągu i o tym, że może kiedyś będzie właśnie ta budowana sieć gazowa. I moje zapytanie dotyczy planów przebudowy tych dróg. Czy w kolejnym naborze do Polskiego Ładu będą składane wnioski na dofinansowanie tych dwóch dróg? I jeszcze mamy taką informację. Może informację, czy jak to nazwać, do pana burmistrza. Kiedy składam interpelacje czy zapytania, a później są odpowiedzi pana burmistrza, to myślę, że się mylę i chciałbym się mylić, ale czasami mam takie wrażenie, że pan burmistrz bierze to do siebie osobiście. Dla mnie, gdyby burmistrzem była inna osoba, zawsze robiłbym dokładnie to samo.
i zawsze reprezentował interesy wyborców oraz zgłaszał ich problemy czy potrzeby. Radni, jak i pan burmistrz, po to zostaliśmy wybrani przez mieszkańców, żeby wspólnie służyć i pracować wszyscy dla dobra naszej gminy. Dziękuję. No, czasami w kontekście słyszę jakieś partie, może niepotrzebne. Jakie jest te odpowiedzi? Nie, czasami słowo. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Elżbietę Wójcik. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni koledzy. Pół godziny przed sesją dostałam telefon, że 21 lutego pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach napisała wypowiedzenie w stosunku pracy. Chciałabym dowiedzieć się, co takiego się dzieje, bo wiem, że od listopada są jakieś problemy, prawda? Że pani dyrektor poczyniła taki krok. Z tego co wiem, to jest 2 czy 3 lata przed emeryturą i jest bardzo dobrym dyrektorem. Dużo współpracuje z panią dyrektor i chciałabym się dowiedzieć w tej sprawie. Dostałam informacje od mieszkańców i od samych pracowników. Także jestem zaniepokojona tą sytuacją, bo naprawdę z panią dyrektor bardzo się dobrze współpracuje wszystkim. Mam dużo rodzin, które są pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nie słyszałam złego słowa o pani dyrektor. Jest osobą bardzo kompetentną i chciałabym wyjaśnienie w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Wiesławę Majczak. Ja chciałam odnieść się do interpretacji pana Krzysztofa. Chodzi o drogę na Wysokiej, z powodu Henryka Położnego. To jest Wysoka, to są drogi zalewane. Sołtys wie, bo myśmy złożyli do powiatu pismo, bo była ta droga zalana, łącznie ze zdjęciami. Powiat był powiadomiony. Do tej pory niestety nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Może pan Krzysztof będzie miał większe szczęście i dostanie. Bo myśmy nie dostali. Do mnie się zwrócili mieszkańcy, ja myślę, że do nas prawda? Też, ja to rozumiem, do nas też się zwracali, byliśmy tam, był tam sołtys na miejscu, wszystko są zdjęcia, jest opisane na wszystko. Chodzi o rowy przy ulicy na Wysokiej, bo to jest Wisiłka, jest część. Znaczy jak mogę tutaj z tego miejsca skomentować, ja dostałem informację od mieszkańców. Bo ja bym prosiła do mikrofonu, bo to nie będzie nagrywane, także... Ja to rozumiem. Ale kamery jeszcze są i mikrofony, to przyszło my jest tak. To monitorujemy to i składamy, tylko że to powiat niestety nie odpoczął. Ciśnij tam przycisk. Dziękuję. Proszę pan Krzysztof Furman. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Zebrani. Ja tutaj wielokrotnie mówiłem, że z uwagi, że czuję zobowiązania względem wyborców w całej gminie, jeżeli ktoś do mnie się zgłosi spoza mojego okręgu wyborczego radnego, też będę interweniował. Ja tutaj dostałem informację od mieszkańców, oczywiście potwierdzam to, co powiedziała moja poprzedniczyni, pani radna, że mieszkańcy zwracali się do sołtysa, zwracali się do pani radnej, wiem o tym, z tym, że ja nie chcę mówić, że tak było, tylko ja mogę powtórzyć słowa mieszkańców, że powiedzieli, że nie da się z tym nic zrobić, bo to droga powiatowa. Mieszkańcy mówią tak, my pod sobą te rowy przekopiemy, chodzi o te trzciny tam dalej, woda napływa z pól i ta woda zamiast płynąć naturalnym ciągiem dalej, to ona się cofa i tym sposobem zalewa mieszkańców. I mówią mi, panie Krzysztofie, radna nie dała rady, sołtys nie dał rady, może pan pomoże. Dlatego musiałem interweniować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze panią Renatę Supernak. Oczywiście wszystkie tutaj rzeczy, które były powiedziane, bardzo proszę na piśmie. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo, Wysoka Rado. No osobiście jestem zaniepokojona wiadomością o tym, że pani dyrektor OPS-u złożyła wypowiedzenie z pracy. Chcę się do tego tutaj odnieść, mam również inne sprawy, ale przede wszystkim to, bo to mnie zbulwersowało. Ja osobiście mam prawo tutaj wystąpić w tej sprawie i powiedzieć, dlatego że ja
po informacji na listopadowej sesji, jaką usłyszeliśmy od pana burmistrza, zresztą wszyscy usłyszeli, że jest jakiś konflikt w ośrodku pomocy społecznej Łaza, w której uczestniczył pan burmistrz, skierowałam zaraz wniosek do pani przewodniczącej o pilną, natychmiastową kontrolę komisji rewizyjnej w jednostce organizacyjnej gminy. Z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, względów pani przewodnicząca ten wniosek wyrzuciła do kosza. Jest dla mnie niepojęte. Również opieszałość komisji rewizyjnej budzi moje wątpliwości, gdzie na komisji pytałam pana przewodniczącego, kiedy będzie kontrola w OPS-ie zgodnie z planem. Eskalacja problemu, jak widać, się nasiliła. Opieszale komisja do tego podchodzi, że nie było, a radni mieli prawo wiedzieć, co w jednostce organizacyjnej gminy się dzieje. Być może nie doszłoby do eskalacji takiego problemu, gdyby komisja rewizyjna obiektywnie przeprowadziła taką kontrolę. Nie doszłoby do tego. Wniosek, który ja składam o kontrolę, powinien być procedowany. Pani przewodnicząca powinna poddać taki wniosek pod głosowanie i radni powinni w trybie pilnym komisję rewizyjną na taką kontrolę oddelegować, wysłać. Tak się jednak nie stało. Na marginesie, jak złożę wniosek o odwołanie pani ze stanowiska przewodniczącej rady, to pani go podda w tą go procedurze, czy też od razu przystąpimy do tajnego głosowania? Od razu przystąpimy do głosowania. A proszę panią, nie, bo prawo tego zabrania. Ustawę o samorządzie gminnym trzeba znać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bo pani jeszcze mówiła, że jeszcze inne rzeczy ma. Już nie, tak? Dziękuję. Następny punkt, proszę państwa. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby wystąpić z wnioskami i zapytaniami? Bo nie mam zgłoszeń tutaj, więc możemy przejść do punktu następnego. Szanowni państwo, w punkcie 7 porządku obrad dzisiejszej sesji przewidziane jest podjęcie uchwały zmiany w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łazy na lata 2022-2032. Informuję, że wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z autopoprawkami był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 21 lutego bieżącego roku. Opinia Komisji Budżetowej jest jednogłośnie pozytywna, 7 głosów za. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania. Głosujemy elektronicznie. Proszę państwa o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na tabletach. Kto z koleżanek i kolegów jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łazy na lata 2022-2032 została podjęta przez Radę Miejską w Łazach jednogłośnie 14 głosów za. Przypomnę, że nieobecny jest jeden radny. W punkcie 8 przechodzimy do punktu 8 porządku obrad dzisiejszej sesji, to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łazy na rok 2022. Informuję, że wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z autopoprawkami był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 21 lutego 2022 roku. Opinia Komisji Budżetowej jest jednogłośnie pozytywna, 7 głosów za. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania. Głosujemy elektronicznie. Proszę państwa radnych o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na tabletach. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Łazy na rok 2022 została podjęta przez Radę Miejską w Łazach jednogłośnie 14 głosów za. Przypomnę, że nieobecny jest jeden radny. W punkcie 9 porządku obrad dzisiejszej sesji przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do handlu w piątki i soboty przez rolników oraz regulaminy prowadzenia tego handlu. Projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Łazach w dniu 21 lutego 2022 roku. Opinia Komisji Rozwoju i Promocji jest jednogłośnie pozytywna.
Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa radnych, więc zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania. Głosujemy elektronicznie. Proszę Państwa radnych o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na tabletach. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego do handlu w piątki i soboty przez rolników oraz regulaminu prowadzenia tego handlu została podjęta przez Radę Miejską w Łazach jednogłośnie 14 głosów za, przy jednym radnym nieobecnym. W punkcie 10 porządku obrad dzisiejszej sesji przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w dniu 21 lutego 2022 roku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Już. Bardzo proszę, pan Zenon Błon. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zebrani goście. Na komisji żeśmy rozmawiali odnośnie apeli, które są czy wystosowane. Ja sobie pozwoliłem wysłuchać tej naszej radnej pani Marty Grzesicy, która w jakiś sposób powiedziała, po prostu, żeby zapoznać się, czy w innych gminach te apele też są w jakiś sposób wystosowane. Pozwoliłem sobie zadzwonić. Wczoraj była sesja Rady Miejskiej w Szczekocinach. Żadnych z takich apeli, jak tu u nas, te trzy apele nie było. Dzisiaj jest sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. Też żadnych takich apeli nie było. I dla mnie jest to troszeczkę zaskoczenie, bo jeżeli powiedzmy te apele zawierają treść, powiedzmy, dla mnie niezrozumiałą, panie burmistrzu, bo jeżeli chodzi o środki finansowe, jakie gmina otrzymuje, nie tylko nasza gmina, ale wszystkie gminy, to powiem panu tak, że większość samorządowców jest zadowolona, że tyle środków, co napływa, powiedzmy, z państwa do gmin, jest po prostu zachwycona. Tylko nie wiem, nasza gmina jest w jakiś sposób zawsze gdzieś ma jakieś niedociągnięcia, a wydaje mi się, że powodem tego, panie burmistrzu, to jest nasze zadłużenie, że jeżeli jest zadłużenie około 40 milionów złotych w gminie i nie wiem, jakie środki by napływały do tej gminy, to zawsze uważam, że ktoś będzie tutaj w imieniu, powiedzmy, pana, czy powiedzmy w imieniu całej tutaj, powiedzmy, prezydium niezadowoleni. Będą niezadowoleni, ale ja uważam, że kierunek jest tyle środków, co napływa teraz do gmin, nigdy nie miało. I rozmawiałem, powiedzmy, z burmistrzem. Mówi, człowieku, tyle środków, co teraz otrzymujemy, to tylko żeby na tym poziomie cały czas te środki do gminy wpływały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałbym się odnieść do tego, co pan Zenon Głąb tutaj powiedział, jego przemyślenia, czy jakby działanie przyczynowo-skutkowe, wiązanie zadłużenia gminy z przydzielaniem środków. Panie radny, pan też jest doświadczonym samorządowcem. Był pan w różnych latach, kiedy były pieniądze, są środki z Polskiego Ładu. Jeżeli pan ten apel dobrze przeczytał, to nie jest to apel ani polityczny, ani mający komukolwiek jakoś wyrazić niezadowolenie. Od wielu lat podejmujemy stanowiska w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, różnego rodzaju organizacji, które stowarzyszają gminy czy miasta polskie, mniejsze gminy, miejsko-wiejskie, wiejskie.
I prawda jest taka, że od wielu lat polityka kolejnych rządów jest taka, że ceduje zadania na samorządy, a w ślad za tym nie idą środki. Ja Państwu podawałem przykład, chociażby jeśli chodzi o Wydział Ewidencji Ludności. Gdybyśmy tylko opierali się na środkach, które są dostarczane czy przekazywane z Urzędu Wojewódzkiego, to ten wydział, czy możliwość, mówiąc wprost, wyrobienia dowodów osobistych byłby, czy Urząd Stanu Cywilnego byłby bardzo mocno ograniczony. I dlatego zwracamy się z apelem o to, żeby, jest przecież w polskim parlamencie Komisja Samorządu, żeby ten nasz głos był słyszany. Tak to wygląda w polityce od samego początku, od 89 roku, później od reformy samorządowej, że często programy, które są wprowadzane przez Sejm, wymagają korekty w samorządach, bo my je wdrażamy i często takie apele są stosowane. My tu mówimy, panie radny, o wydatkach bieżących, czyli tych wydatkach, które są przeznaczone na świadczenie usług na rzecz naszych mieszkańców, do których nasz samorząd, jak jeszcze ponad 2000, prawie 3000 samorządów, jest powołany. Państwo jako radni też składacie tutaj setki wniosków na budowę, na modernizację drogi, oświetlenie, zwiększenie ilości kursów autobusowych i tak dalej, i tak dalej. Wydłużenie czasu pracy przedszkola, zajęcia pozalekcyjne. No ja bym tutaj mógł godzinami wymieniać. No proszę Państwa, skądś na to trzeba wziąć. Natomiast co do środków, o których Pan mówił, to są wydatki inwestycyjne i my z nich też korzystamy. Też korzystamy. Bardzo znaczny sposób. Tam, jeżeli Państwo się doczytacie w tym apelu, to są jakby propozycje rozwiązań. To nie jest tak, że my coś rządowi każemy. Domagamy się, żeby to zostało wzięte pod uwagę i ja do Państwa zwracam się też do radnych, żebyście głosowali za tym apelem. Bo czasami jak się o tym nie mówi, to się komuś, kto nawet wymyślił coś mądrego, może się wydaje, że to działa super. Dlatego trzeba o tym mówić, tak? To nie jest uderzanie w nikogo. Bo takich stanowisk różnego rodzaju na przestrzeni tych 15 lat, w których tutaj pracuję, było bardzo dużo. Natomiast jeżeli samorządy uważają, mówi Pan o Szczekocinach, że tam jest taka kraina mlekiem i miodem płynąca, to super, to bardzo się cieszę. To bardzo się cieszę. Im gratuluję. To tyle w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę się zgłosić ad vocem. Bardzo proszę, pan Zenon Błon. Panie burmistrzu, ja powiem jeszcze, bo uciekło mi to. Tam jest też w punkcie, chodzi o zwrot podatku VAT. Pan może się zgłosić po każdej inwestycji do naczelnika Urzędu Skarbowego o zwrot takiego podatku, pani skarbnik. Nie. Nie? Nie? Nie można coś takiego zrobić? Że do Urzędu Skarbowego, jeżeli pan przeprowadza jakąś inwestycję, zwrócić się o zwrot VAT-u? Trzeba było przyjść przed sesją, byśmy porozmawiali, wymienili. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, więc zamykam dyskusję i przechodzimy do procedury głosowania. Głosujemy elektronicznie. Proszę Państwa radnych o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na tabletach. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie apelu dotyczącego zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających ich zadań została podjęta przez Radę Miejską w Łazach większością głosów,
przy 10 głosach za, jednym przeciwnym i 3 wstrzymujących się. Przypomnę, że jeden radny jest nieobecny. Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu 11 porządku obrad dzisiejszej sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie apelu o rozważenie zasadności proponowanych zmian w prawie oświatowym. Wyżej wymieniony projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 21 lutego 2022 roku. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Zenon Głąb? Tak. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu, zebrani goście. Jeżeli chodzi o apel odnośnie, bo rozumiem, że tu chodzi o ministra edukacji, to uważam, że kurator będzie miał większe, powiedzmy, możliwość kontroli nad szkołami i rodzice w jakiś sposób będą decydować wspólnie z kuratorami, czy można, powiedzmy, na terenie szkoły prowadzić jakieś warsztaty, czy powiedzmy, jakieś zajęcia i w jakiś sposób tutaj ta decyzja uważam, że jest pozytywna, że większość, powiedzmy, rodziców i w jakiś sposób kuratoria mogą mieć możliwość decydowania o szkole. Bo wiadomo, co się dzieje. No, ja tu nie chciałbym rozwijać tego tematu, a tym bardziej, jeżeli chodzi o wybór dyrektorów, to kuratoria będą miały większą kontrolę nad, powiedzmy, wyborem tutaj dyrektorów. Ja nie chciałbym tu przypominać w naszej gminie, jak się to działo, kiedy dyrektorka przedszkola kandydowała na stanowisko dyrektora, no i nie została dyrektorką. Dla mnie to była rzecz, powiedzmy, nie, do dnia dzisiejszego siedzi mi to w jakiś sposób w głowie, że tak się stało. Jedyna kandydatka i żeby to była kandydatka, powiedzmy, która nie była dyrektorką, mogła być nauczycielką czy kimśkolwiek, ale dyrektorką była i została, nie została powołana, powiedzmy, na stanowisko dyrektora. A tutaj uważam, przy zmianie tej ustawy troszeczkę się to w jakiś sposób zmieni. I powiedzmy, no, samorządy może będą mieć troszeczkę mniejszą, powiedzmy, tutaj. Proszę? Troszeczkę mniejszą, powiedzmy, działanie odnośnie wybora stanowiska dyrektora. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie słyszę, nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania. Głosujemy elektronicznie. Proszę Państwa radnych o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na tabletach. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie apelu o rozważenie zasadności proponowanych zmian w prawie oświatowym została podjęta przez Radę Miejską w Łazach większością głosów, przy 9 głosach za, przeciwnych 2, wstrzymujących się 3. Przypomnę, że jeden radny jest nieobecny. W punkcie 12 porządku obrad dzisiejszej sesji przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie apelu ujawnienia dokumentów dotyczących postępowań koncesyjnych prowadzonych na podstawie uchwały ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku, prac geologicznej i górniczej. Projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 21 lutego 2022 roku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pani sekretarz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Pan Burmistrz w informacji, którą przedkładał z prac burmistrza i Urzędu Miejskiego między sesjami,
przedłożył informację o kolejności pism, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego. Efektem działań było przygotowanie postanowienia przez Urząd Miejski. Tym postanowieniem burmistrz jako organ miał wyrazić opinię w przedmiocie projektu decyzji, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Środowiska i Klimatu. I mieliśmy zaopiniować właśnie ten projekt decyzji. Tylko, proszę Państwa, problem jest w tym, że do tego projektu decyzji został załączony bardzo obszerny materiał. Jest to materiał w postaci dodatku numer 2, zawierającego około 120 stron map. No i właśnie tego rzeczonego projektu decyzji przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu. I przygotowując to postanowienie, tak jak burmistrz tutaj Państwu mówił, my zaopiniowaliśmy negatywnie ten projekt rozstrzygnięcia przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska i Klimatu, tylko w zasadzie możemy ujawnić mieszkańcom tylko i wyłącznie rozstrzygnięcie, czyli negatywną opinię, to, że burmistrz negatywnie opiniuje załączony projekt rozstrzygnięcia Ministerstwa Środowiska i Klimatu, natomiast już nie możemy ujawnić uzasadnienia, ponieważ to uzasadnienie było przygotowywane na podstawie materiałów, na które została nałożona klauzula poufności. I przygotowując ten apel, naszym tutaj zamiarem było to, aby poprosić organy, instytucje. Państwo macie tutaj w paragrafie drugim wymienione instytucje, organy. Mamy tutaj pana prezydenta, ministra klimatu i środowiska, prezesa Rady Ministrów, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, parlamentarzystów naszego województwa śląskiego, wojewodę śląskiego i radnych sejmiku śląskiego. Oczywiście przekazać również ten apel do jednostek samorządu terytorialnego powiatu zawierciańskiego, aby na tego rodzaju dokumenty nie nakładać klauzuli poufności, ponieważ w naszej opinii, poczynając od 2010 roku, publikujemy wszelkie informacje, które wpływają do urzędu, dotyczą prawa geologicznego i górniczego. W Biuletynie Informacji Publicznej jest taka zakładka prawo geologiczne i górnicze i wszelkie materiały, jakie do nas wpływają i z urzędu wychodzą, są publikowane. Na tym etapie my nie możemy nawet opublikować postanowienia, możemy tylko zamieścić informację, którą tutaj pan burmistrz odczytał, czyli że wpłynął projekt rozstrzygnięcia i że został zaopiniowany negatywnie. Natomiast już uzasadnienia, które przygotowane było, tak jak wspomniałam, na podstawie materiałów, na które została klauzula poufności, nie. I uważamy w naszej opinii, że mieszkańcy naszej gminy mają prawo do tego, do informacji, ponieważ o taką informację zabiegamy od początku, kiedy tylko zaczął się temat wynikający z koncesji, z prawa geologicznego i górniczego. Także taka jest intencja i też prosimy tutaj Państwa o wsparcie. My, jeżeli Państwo oczywiście podejmiecie tą uchwałę, to ten apel zostanie przekazany do instytucji organów, które macie Państwo wymienione w paragrafie drugim, uchwały w sprawie apelu o ujawnienie dokumentów dotyczących postępowań koncesyjnych prowadzonych na podstawie ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze. W pierwszym tutaj akapicie jest zapis: Gmina Łazy w zakresie prac geologicznych prowadzi politykę pełnej jawności. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, akty i czynności są ujawniane i udostępniane na stronie internetowej gminy. Transparentność w tym zakresie ma oczywisty związek z prawami obywateli, mieszkańców, albowiem wszelkie postępowania prowadzone na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze mają bezpośredni wpływ na zdrowie i mienie obywateli. I ostatni akapit, wzywamy więc do ujawnienia wszelkich dokumentów dotyczących wszelkich postępowań koncesyjnych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze na terenie gminy Łazy. Utajnianie jakiegokolwiek dokumentu z postępowania koncesyjnego godzi prawa obywateli, bowiem uniemożliwia obywatelom ochronę przed naruszeniem ich praw. Gmina zabiega o prawo do informacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Krzysztof Furman? Bardzo proszę o udzielenie głosu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Zebrani. Dla mnie to było oczywiste, że wszyscy jednogłośnie, jeżeli chodzi o firmę Radaunej, ten apel poprzemy. Ale zaskoczyła mnie wypowiedź radnych na komisji, którzy powiedzieli, że się wstrzymają, czy będą przeciwko. I dlatego chciałem się tutaj odnieść do słów radnej, które padły na komisji w poniedziałek. Nie ukrywam, że te słowa bardzo mnie zaskoczyły. Chodzi oczywiście o ten projekt uchwały, o którym mamy teraz głosować, czyli o ujawnienie dokumentów dotyczących postępowań koncesyjnych prowadzonych na terenie naszej gminy. Słowa pani radnej, że może nie wystosować tego pisma, by nie narazić się osobom rządzącym, bo kopalnia i tak może powstać, a w Kruszczobrodzie dolomity przecież powstały, pomimo sprzeciwów, a teraz nikomu one nie przeszkadzają. Myślę, że te nie do końca przemyślane słowa padły na skutek wcześniejszych słów pana burmistrza, że gmina Łazy jest na czarnej liście, jeżeli chodzi o przydział rządowych środków czy środków z województwa. Z tym, że kopalnia cynku i ołowiu, kopalni cynku i ołowiu nie można w żaden sposób porównywać do odkrywki w Kruszczobrodzie. Tym bardziej, że jak sama nazwa mówi, mówimy tutaj o kopalni cynku i ołowiu, również rud uranu. Więc najgorszych pierwiastków mających wpływ na zdrowie mieszkańców. O zagrożeniach, jakie niesie kopalnia, można by tutaj mówić przez godzinę czy dwie, ale dwa słowa dosłownie w skrócie przypomnę. Szkody górnicze, podobnie jak na przykład w Bytomiu, kopalnia węgla, jest to kopalnia głębinowa, krążone chodniki pod ziemią w różnych kierunkach, również w kierunku osiedla ZDMS, czy według nowej nazwy osiedle Podlesie, w kierunku Ciągowic, Rokit na Niegołomic. Budowa kopalni, jak pewnie wszyscy wiedzą, spowoduje opadnięcie wód głębinowych o ponad 200 metrów, co spowoduje brak w naszych studniach ujęcia głębinowych, które dostarczają wodę do naszych kranów. Zniszczenie naszego jurajskiego środowiska oraz skażenie pierwiastkami cynku i ołowiu. I teraz nie można pominąć najważniejszego faktu. Powtarzam jeszcze raz. Najważniejszego faktu, że gdyby kiedyś nie wydano koncesji na szukanie czegoś, co już raz było gruntownie i szczegółowo przebadane, gdyby wtedy właśnie nie wpuszczono firmy Radaunej do gminy Łazy, gdyby nie wykorzystano pieniędzy, które wtedy tak chętnie i bezinteresownie firma Radaunej dawała, dzisiaj nie byłoby tego problemu. Ja nie jestem rasistą, ale Niemcy, Szwecja, Belgia czy inne kraje wpuściły uchodźców z Afryki i dzisiaj mają z tym problemy. Polska nie zgodziła się na to i dzisiaj w Zawierciu, w Katowicach czy w innych miastach możemy bezpiecznie wyjść o 21, o 1 w nocy, czego już właśnie się nie da w krajach Europy Zachodniej. Podobnie właśnie jest z firmą Radaunej dzisiaj. Co do firmy Radaunej, niezależnie od tego, kto będzie u władzy, jaki będzie układ sił politycznych, ja zawsze będę walczył o to, by mieszkańcy gminy Łazy zawsze mogli tutaj bezpiecznie mieszkać i bezpiecznie tutaj planować swoją przyszłość. Dziękuję. Ja mam teraz idę, ale nie wiem, czy to tak.
Proszę o głosy. Proszę o głos tylko tam, jakby się dało. O Jezus, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani Marta Krzysiecka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni zebrani. Miałam nie zabierać, ponieważ to, co miałam do powiedzenia, co powiedziałam, radnych wywołuje moje nazwisko i przekręcają słowa, które powiedziała. To, co powiedziałam, wypływało z troski o mieszkańców i o naszą gminę. Podejmujemy uchwały dwie w postaci apelu. I ja powiedziałam, że się wstrzymam, się wstrzymuję, widzicie państwo. Miałam zabierać głos, mówię, nie będę zabierała, tylko się wstrzymam. Szanowni państwo, na komisji powiedziałam w ten sposób. Złoża są i kiedyś ktoś po te złoża sięgnie. Nie powiedziałam ani jednego słowa, że to ktoś ma teraz sięgać po te złoża. Powiedziałam, że podobnie jak było z kopalnią Dolomitów w Chruszczobrodzie. Ponad 20 lat nie zgodziliśmy się na budowę kopalni i tak mówiłam. A teraz za pstryknięciem kopalnia powstała. Mieszkańcy już nie wyrażali sprzeciwu. Szanowni państwo, i jak do tej pory skutków ubocznych. Wybudowali drogę, transport odbywa się przeważnie w kierunku Dąbrowy Górniczej, wyjeżdżają na drogę wojewódzką. My tego nie odczuwamy. Jeszcze coś takiego powiedziałam na komisji, że kiedyś przypadkowo miałam kontakt z przewodniczącym rady, on pewnie już teraz nie jest przewodniczącym, w Bolesławiu, czy Bolesław, tak? Który mówił, czego wy się tam boicie? Zaproście mnie na sesję albo na komisję, ja wam opowiem, jak działa ta kopalnia. I tyle tylko powiedziałam. Nie sugerowałam ani jednym słowem, że ta kopalnia ma powstać, ani jednym. Ja też nie chcę tej kopalni, bo też mam obawy. Natomiast te trzy uchwały obawiałam się, czy one nie rzucą jakiś cień na naszą gminę. Ponieważ już nie dodałam wtedy, ale myślałam, że nasza gmina jest poważnie zadłużona. Być może trzeba będzie i rząd może pomyśli o oddłużaniu gmin, więc powiedziałam jeszcze, trzeba współpracować jak najlepiej z każdym rządem. Ja tu jestem w samorządzie przy różnych opcjach rządzących. I za każdym razem samorząd ma współpracować z rządem. I jak najlepiej. Nie ma się patrzeć, nie ma się oglądać. I tak powiedziałam, chociażbyśmy nawet mieli jakieś inne zdanie, czy inną opcję polityczną byśmy lansowali. Tu nie ma nic do rzeczy. Na dole mamy współpracować z każdym rządem. I tylko o to się obawiałam. Czy te apele nie położą jakiś cień na pozyskaniu następnych środków? I stąd mój głos był taki na komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Furman jeszcze chce zabrać głos. Dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni zebrani. Ja tutaj chciałem się odnieść do słów pani Marty Krzesicy, do pani radnej. Jeżeli chodzi o, może źle to powiem, układ z rządem, czy niepodpadnięcie rządowi, kopalnia jest to firma prywatna. To nie rząd polski będzie budował kopalnię, tylko prywatna firma Radaunej.
z kapitałem kanadyjskim, a budować kopalnię może każdy, bo nie wiemy, z kim firma Radaunej wejdzie w współpracę i równie dobrze, jak było mówione wielokrotnie, może się okazać, że Rosjanie będą naszą tą tutaj kopalnię budowali. Więc tutaj absolutnie nie wchodzi o niepodpadnięcie rządowi, bo to nie rząd buduje kopalnię, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, żaden, ale to jeszcze raz powtarzam, w żaden sposób nie można porównać niewielkiej kopalni odkrywkowej, niewielkiej, do kopalni tego typu. To jest kopalnia głębinowa, tak jak kopalnie węgla, szkody górnicze. Jeżeli chodnik pójdzie pod pani domem, czy pani ma budowane fundamenty i zbrojenia przygotowane pod szkody górnicze, więc nie można tego porównać. Następna sprawa, już pomijając wszystkie tutaj zdrowotne sprawy. Dlatego jeszcze raz, tutaj popieram gorąco apel pana burmistrza, bo inaczej, jeżeli my taki apel poprzemy i pójdzie to do samorządowców, do rządów czy gdziekolwiek, jeżeli to będzie jednogłośnie, może ktoś zwróci na to uwagę, może zwróci. Na razie to mówimy o koncesjach, prawda? To jeszcze nie mówimy o budowie, ale każdy etap trzeba zablokować. To nie jest kopalnia odkrywkowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do procedury głosowania, głosujemy elektronicznie. Proszę Państwa radnych o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na tabletach. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie apelu ujawnienie dokumentów dotyczących postępowań koncesyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze została podjęta przez Radę Miejską w Łazach większością głosów, przy 12 za, a wstrzymujących się 2, jeden radny nieobecny. W porządku obrad dzisiejszej sesji przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 21 lutego 2022 roku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania. Głosujemy elektronicznie. Proszę Państwa radnych o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na tabletach. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta przez Radę Miejską w Łazach jednogłośnie, 14 głosów za, przy 14 radnych obecnych, jeden radny nieobecny. W punkcie 14 porządku obrad dzisiejszej sesji przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w latach 2022-2024. Projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 21 lutego 2022 roku. Opinia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu jest jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania. Głosujemy elektronicznie. Proszę Państwa radnych o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na tabletach. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania miejską w Łazach jednogłośnie, 14 za, jeden radny nieobecny. W punkcie 15 porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych gminy Łazy, czyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne podmioty uprawnione. Projekt uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 21 lutego 2022 roku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do procedury głosowania.
Głosujemy elektronicznie. Proszę Państwa radnych o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku na tabletach. Kto z koleżanek i kolegów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych gminy Łazy, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty, została podjęta przez Radę Miejską w Łazach jednogłośnie 14 głosów za, przy jednym radnym nieobecnym. W punkcie 16. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos odnośnie informacji lub spraw różnych? Zapraszam Pana Krzysztofa Furmana i udzielam głosu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Zebrani. Na wniosek mieszkańców 10 lutego tego roku zorganizowałem spotkanie przy Szkole Podstawowej w Niegowonicach. Spotkanie dotyczyło podjęcia działań celem poprawy bezpieczeństwa ruchu przy szkole, w tym również pieszych. Na spotkaniu był przedstawiciel Policji Komendy Powiatowej w Zawierciu, Wydziału Ruchu Drogowego, pracownicy Wydziału Dróg i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Ustalono zmiany organizacyjne, w tym również oznakowania pionowego i poziomego Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Zmiany te poprawią bezpieczeństwo w obrębie Szkoły Podstawowej w Niegowonicach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W najbliższym czasie. To znaczy? To, że starostwo. W najbliższym czasie. Jak to warunki powiatowe? Bardzo proszę, Pani Renata Supernak, zapraszam. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Ja tutaj właśnie tak bez przygotowania właśnie otrzymałam odpowiedź dotyczącą mojego wniosku o zainstalowanie wiaty rowerowej przy zejściu składki na ulicę Kochanowskiego i tutaj mnie urząd i Pan Burmistrz informują, przychylają się do prośby mieszkańców, że gdy warunki atmosferyczne będą sprzyjające, będzie spotkanie w celu przedstawienia propozycji usytuowania wiaty. To spotkanie się odbyło, zostały ustalone już miejsce i warunki, na jakich zasadach będzie to zamontowane. Z tego miejsca w imieniu mieszkańców, którzy chcieliby z tego skorzystać, a jest ich dużo, serdecznie dziękuję urzędowi, panu burmistrzowi, pani Małgorzacie Głąb. I druga informacja dla biegaczy, rowerzystów i innych uprawiających dyscypliny sportowe. Nadleśnictwo Siewierz ogłosiło przetarg na wycięcie, udrożnienie tego zielonego szlaku. Zostało rozstrzygnięte i mam zapewnienie, że w pierwszej kolejności tutaj ten zielony szlak od Leśniczówki do Zacisza w Ciągowicach będzie udrożniony i do dyspozycji sportowców tutaj oddany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa sołtysów chciałby zabrać głos? Nie mam nikogo zapisanego, nie widzę. W takim razie możemy przejść do punktu następnego, punkt 17. Bardzo proszę Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panowie Radni Powiatowi, Szanowni Sołtysi. Pytanie zadawał Pan Radny Furman. Czy gmina dostała pismo w sprawie miejsc dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy? Dostaliśmy takie pismo na chwilę obecną. Wysłaliśmy, że po prostu takich miejsc nie ma. Na razie sytuacja jest jaka jest. Natomiast na wypadek, gdyby rzeczywiście sprawy przybrały jakiś nieprzewidywalny obrót. Pewnie jak każdy samorząd, który jest w takiej samej sytuacji jak my, że nie mamy takich pomieszczeń lokalowych, będziemy starali się również włączyć pomoc uchodźcom z Ukrainy. Też na ten temat dużo rozmawiamy.
Także nie wiem, co miało na celu to pytanie, czy... Czy mamy takie miejsce? Na razie nie mamy. Na chwilę obecną... bardziej na wypadek katastrofy, na przykład pożaru w gminie Łazy, czy mamy gdzieś mieszkańców ulokować? No staramy się, na szczęście, tak, staramy się zawsze w takich sytuacjach interweniować. Ja, natomiast jeśli chodzi o kwestie, o których Pan mówi, to mamy i remizy, i szkoły. Jeżeli będzie sytuacja bardzo dramatyczna, no to te miejsca na pewno będą przeznaczone na tego typu, na tego typu działania. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Wspominał Pan tutaj o przebudowie ulicy Różanej. Czy uwzględniono budowę przystanku przy ulicy Wiejskiej? My na ten temat wielokrotnie rozmawialiśmy. Ulica Różana do Wiejskiej nie ma nic. Natomiast jest to ulica powiatowa, droga powiatowa, w której modernizacji partycypowała gmina na takim samym poziomie jak starostwo powiatowe. I jak Pan wie, problem z przystankiem polega na tym, że nie ma tam spełnionych norm bezpieczeństwa. Mamy tutaj naszych radnych powiatowych, więc proponowałbym, tam jest problem, polega na tym, że potrzebne jest po prawej stronie kierunku Niegowonic, od ulicy Poniatowskiego, właśnie do tej ulicy aktualnie budowanej Różanej, kawałek, nie wiem, to jest 100-200 metrów może, chodnika, tak, żeby ten przystanek spełnił standardy bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o wysiadanie, tutaj nie ma problemu, jadąc od niego po nic Grabowej, natomiast no, problem jest z wsiadaniem. To ta kwestia. Czy odbyło się spotkanie w sprawie przystanku przy dworcu? Rozmawialiśmy z projektantami, jest to bardzo duży zakres opracowania i analizy, bo jest tam i wiadukt, i parking, i szalety miejskie. Obowiązują pewne przepisy dotyczące stref bezpieczeństwa, wyjścia z tych szalet. Jest również droga do PKP PLK. Umówiliśmy się na marzec, że będziemy w tej sprawie się spotykać i analizować najpierw pod kątem właśnie możliwości, czy tam, a poza tym wóz jeszcze musi zawrócić. I to nie w taki sposób. Takie są przepisy i tak wymagają, żeby on sobie tam cofał na 20 razy. Najlepiej, żeby była pętla. Natomiast no, w marcu jesteśmy umówieni, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tylko przypomnę, że Pana też informowałem, żebyśmy takie analizy już, takich analiz dokonywali i nie było zgody. Tam ten teren jakby nie spełnia możliwości jakby związanych z zasadami bezpieczeństwa dla podróżnych. Ale zobaczymy. Jeśli chodzi o przebudowę ulicy Wierzbowej i Ogrodowej, tutaj Pan miał dość długi wywód odnośnie klasyfikacji i tak dalej. I Pan jeszcze też zarzucał, że się jakoś osobiście do Pana odnoszę, ale no tutaj nie mogę inaczej się nie odnieść, bo to Pan w roku 2018 roku zapewniał mieszkańcom Niegowonic, że w 2021 roku będą mieli gaz. Pan zapewniał, są nagrania, Pan tam poparte to było przez osoby też znane i cieszące się szacunkiem. Nie trzeba było nagrywać, wie Pan, w internecie nic nie ma. Więc ta informacja, o której Pan mówi, że Pan jest na bieżąco, no to chciałbym się właściwie zapytać, dlaczego ta inwestycja tak się przeciąga. I mówi Pan o roku 2022, 2023, gdzie my myśleliśmy, że już tam ten temat będzie załatwiony. Natomiast co do tego, że były możliwości i byłyby pieniądze na tą ulicę Ogrodową i Wierzbową, to chciałem Pana poinformować, że z ostatnich dwóch transz, które otrzymaliśmy, na Niegowonicę bądź Niegowoniczki, w każdym z tych jakby naborów, ta miejscowość jest bardzo, że tak powiem, no brakuje mi określenia dobrego, powiem dobrze potraktowana. Bo chciałem Panu i Państwu przypomnieć, że budujemy chodnik, o który wnioskowali mieszkańcy Niegowoniczek w kierunku Grabowej przy drodze powiatowej, bez udziału środków starostwa powiatowego. A oprócz tego budujemy również
ulicę, drogę, która rozpoczyna się od ulicy Rolniczej w jego Łamiczkach przez teraz do samego Bojca, ulica Hechelska. Więc to już jest, jesteśmy właściwie, czytałem dzisiaj Państwu informacji jezioro, przez Jeziorowice, że już jesteśmy po przetargu. Ja Państwu zawsze radnym na komisjach z sołtysami na ten temat rozmawiamy, że staramy się dbać o zrównoważony rozwój całej gminy. Potrzeb, gdyby tutaj każdy z Państwa radnych wyszedł, to zaręczam, że tych potrzeb byście Państwo przedstawili, one są, przecież składacie te wnioski, jest tego bardzo, bardzo dużo. Więc też proszę, jeżeli Pan się spotyka z mieszkańcami, to prosiłbym też o przekazywanie takich informacji i mieszkańcom, że no muszą też trochę pomyśleć o tym, że nie tylko są Niegowonice. Ulica Kościuszki, o której Pan wspominał przy okazji gazu. Dlaczego ona została wybudowana? A no dlatego, że jeszcze przed wyborami w 2018 roku otrzymaliśmy, wspólnie składaliśmy ze starostwem, musieliśmy wyrazić zgodę na partycypowanie w kosztach. I ten konkurs był rozstrzygnięty właściwie przed wyborami w 2018. Umowa chyba została podpisana, później były zmiany władz samorządowych, chyba na początku roku i realizacja, z tego co pamiętam, ale nie dam sobie ręki obciąć, to był rok 2019, o ile dobrze pamiętam. Więc do tej modernizacji przygotowywaliśmy się już dużo wcześniej, przed rokiem 2018, bo na tamten czas mieliśmy wiedzę, że w Niegowonicach gazu nie będzie. Natomiast no, dopiero pojawiły się w okolicach października 2018 takie zapewnienia, to jest z Pana strony, że ten gaz będzie do 2021 roku. To nie jest tak, że my odpuściliśmy nic w Niegowonicach, jeśli chodzi o drogi, nie robimy. Zgadzam się z Panem, że większość inwestycji liniowych, jeżeli jest tylko możliwa, to jest wykonywana przewiertem. My też tak wodociągi budujemy, ale do tego gazociągu czy do wodociągu musi być wykonane przyłącze. Jeżeli gazociąg jest ułożony nawet w pasie zieleni po prawej stronie, no to do mieszkańców, do domów, które są po lewej stronie, no nie zawsze się da przewiertem ten gaz doprowadzić. Więc to tyle takiego wyjaśnienia, bo nie chciałbym, żeby, może rozumiem, że Pan się spotyka może z mieszkańcami i jakieś naciskają na Pana, natomiast no tylko chciałbym przypomnieć, że w ostatnich latach miejscowość Niegowonice, tutaj za sprawą Państwa, bo też uchwały podejmujecie w tych kwestiach, no duże środki, bardzo duże środki poszły, bo i remiza, i samochód, i ulica, Wyszynowska, ulica Kolejowa przecież też była przebudowywana. No tych inwestycji jest za Młynie, no i tych inwestycji jest dużo. Czasami też musimy się wstrzymać, ponieważ jak Państwo też wiecie, że staramy się też działać w sposób logiczny i czasami zdarza się, że potrzebna jest wymiana wodociągu. Jeżeli da się to zrobić w tak zwanym zielonym, to nie ma problemu, ale czasami się nie da. Dlatego też jesteśmy uzależnieni od możliwości finansowych Promaxu, bo też składamy wnioski o pozyskanie środków i Promax też no, musi robić te inwestycje, gdzie są już pieniądze, albo za chwilę będą. To tyle tytułem wyjaśnienia. Jeśli chodzi o tutaj pytanie Pani Radnej Edyty Wójcik, to chcę Państwa poinformować, że o sprawach, jeśli chodzi o relacje pracownik-pracodawca, z całym szacunkiem dla Państwa, ja Was nie mogę w tych sprawach informować. Reguluje to kodeks pracy i no niestety ja tutaj komentować więcej tej kwestii nie mogę. Co do tutaj informacji czy pytania Pani Radnej Renaty Supernak,
My w związku z sytuacją, o której Państwa informowałem na listopadowej chyba sesji, o sporze zbiorowym, który wszedł nie burmistrz z panią dyrektor, tylko związki zawodowe z pracodawcą, czyli z panią dyrektor. Oczywiście. O tych sprawach też pani dyrektor, myślę, że Państwa nie będzie mogła informować, bo to są sprawy pracownicze. Z kolei myśmy zlecili tam audyt, a na ostatniej sesji w styczniu pani radna Renata Superna złożyła wniosek, żeby również komisja rewizyjna skontrolowała Ośrodek Pomocy Społecznej. I z tego co wiem, to chyba w pierwszym kwartale w planie Państwo macie taką kontrolę i nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby tam komisja rewizyjna się udała. To tyle w kwestii odpowiedzi na pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem pan Krzysztof Burman, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, szanowni zebrani. Panie burmistrzu, mówi pan o moich zapewnieniach o gazie, o sieci gazowej w Nikołajewicach. Przypomnę, bo pan mówi o nagraniach, więc też można sprawdzić w jedną i drugą stronę na nagraniach. Na spotkaniach odnośnie gazyfikacji, w którą byłem osobiście zaangażowany, chodziłem po domach, zbierałem podpisy, kontaktowałem się, zawoziłem dokumenty do Zabrza. Na tych spotkaniach byli nie tylko posłowie, więc jakaś władza reprezentacyjna, parlamentarna, ale również, co najważniejsze, przedstawiciele Połockiej Spółki Gazownictwa. Przedstawiciele w roli wicedyrektora spółki. I to właśnie wtedy, w 2018 roku, ja tylko powtórzyłem te słowa, padły zapewnienia, że gaz w Niegowonicach będzie w niedługim czasie. Tam padły kolejne konkretne daty. I niech mi pan wierzy, panie burmistrzu, że mało kto jest tak zainteresowany tym, by ten gaz powstał, jak ja. Ja cały czas monitoruję, dzwonię do wszystkich możliwych instytucji, kontaktuję się z Zabrzem, kontaktuję się z dyrekcją Polskiej Spółki Gazownictwa i dostałem takie informacje, i to nie jest tylko informacja, że chodzi o Niegowonicę, że nie wiem, z jakichś powodów nam nie zrobią tego gazu, tylko jak Państwo wiedzą, poszła informacja medialna w Polskę, że w 2022 roku i 2023 roku najprawdopodobniej żadne nowe sieci nie powstaną. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ja tylko stwierdzam fakty. Jeżeli chodzi o drogi, panie burmistrzu, zgadza się, była wybudowana jedna, druga droga powiatowa, były wcześniejsze ustalenia, ale to nie znaczy, że jeżeli powstała jedna czy druga droga, to ja jako radny, mam nie w imieniu mieszkańców nie wnioskować o następne drogi. Tutaj mówimy o dwóch bardzo ważnych drogach. Droga do ośrodka zdrowia, ja już tu nie będę wspominał płyty i tak dalej, matki z wózkami, ale również tutaj cały pan czas wspomina o wyrobowaniu Domu Kultury Remizy w Niegowonicach i to jest właśnie droga do tego nowego obiektu, tak? Droga, która najczęściej jest wyczyszczana, więc uważam bardzo zasadne, żeby wziąć w planach te dwie drogi, tym bardziej, że ta jedna droga jest cały czas zalewana. Szkody są mieszkańców. Co do argumentów, ja jeszcze przepraszam. Ja tylko chciałem się odnieść do argumentów, jakie dostałem, odpowiedzi, krótkiej odpowiedzi. Trzeci raz z kolei. Dla mnie to nie jest odpowiedź, gdyby było napisane, że nie wiem, czekamy na fundusze w kolejnych latach, w inny sposób, ale trzeci raz odpowiedzenie, że realizacja zadania dotyczy, tu cytuję, przebudowy ulicy Ogrodowej przed wykonaniem sieci gazowej skutkowała jej naruszeniem lub zniszczeniem przy prowadzonych przez Polską Spółkę Gazownictwa pracach, dla mnie nie jest odpowiedzią, bo ja wiem, że tak jak pan powiedział, to tak samo można by powiedzieć, czemu powiatowa była zrobiona Kościuszki. Też będą przewierty, też będzie gaz budowany, więc dla mnie nie jest to argument, który blokowałby powstanie tych dróg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłaszała się pani Renata Superna. Bardzo proszę, udzielam głosu.
Państwo. Ja jeszcze raz w tej sprawie odnośnie Komisji Rewizyjnej w OPS-ie. Jeżeli ktoś wchodzi w spór zbiorowy z pracodawcą, czyli z panią dyrektor, ja mam w swoim zakładzie pracy 17 organizacji związkowych. Proszę Państwa, związki zawodowe mogą wejść w spór zbiorowy na podstawie przeróżnych informacji, spraw, dziedziny, zakresu, nawet czy zlew do mycia rąk jest wyżej czy niżej. Czy na przykład dyrektor odbiera pracownikom premię, czy ich mobbinguje, czy ich bije, zastrasza, nie daje pensji, chce zwalniać. Są różne przyczyny, które my możemy tutaj poznać, jeżeli chodzi o... My mamy takie uprawnienie jako Rada poprzez komisję rewizyjną. Ja nie wiem, który raz z kolei, ja muszę mówić, że pan burmistrz ma swoje instrumenty kontroli. Rada Gminy ma swój instrument w postaci komisji rewizyjnej. Nie wiem, ile razy można to powtarzać i dlaczego pan Bachowski ciągle ociąga się ze zrobieniem kontroli. Przecież ja wiem, jak było spotkanie. Jakie urzędy? Miesiąc temu uchwalaliście plan pracy i później nawet właśnie. Sytuacja pandemiczna, żeby z powrotem wszystko sytuacja pandemiczna, ja rozumiem. Nie do urzędu, da się to przeprowadzić. Ja bardzo przepraszam. Kiedy to były te pozamykane urzędy? No jeszcze są, bo 1 chyba marca. Matko Święta, audytor tam przecież był. Audyt się zakończył 10 lutego, informuję pana. Są ograniczenia dostępności, to duże. Ale dlaczego pan tłumaczy pana przewodniczącego, jak ja się o tą komisję upominam od listopada? Od listopada, w listopadzie złożyłam wniosek, panie burmistrzu. Tuż po sesji, po informacji dotyczącej sytuacji w OPS-ie. A mnie się wydaje, proszę panią, że w listopadzie, a sesja była w grudniu. I mam na to dowód, bo mam wniosek złożony z datą. Więc nie będziemy się o to sprzeczać. W każdym bądź razie składam wniosek, bo mogę w każdej chwili złożyć, bo przypominam jeszcze przy ustalaniu planów pracy, poinformowali mnie tutaj koledzy z komisji, że toczył pan walki i boje, żeby tylko nie zrobić w 1 kwartale kontroli w OPS-ie. To tak. Proszę? Pan przewodniczący komisji, żeby tylko nie w 1 kwartale. Więc nie wiem, co tutaj jest. Wniosek wyrzucony, komisja nie chce iść. Spór jest, dyrektorka składa wypowiedzenie. Proszę Państwa, to jest jednostka organizacyjna gminy i my jesteśmy organem kontroli, między innymi. I składam wniosek o natychmiastową kontrolę Komisji Rewizyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie informacji o trudnej sytuacji związanej z dalszym funkcjonowaniem OPS Łazy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie, bo to jest było. Pani Marta Grzesica jeszcze? Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Zebrani. Ja tylko dopowiem, że te wypowiedzi, które padają na komisji, a szanowni radni chcą je tutaj cytować z imienia i nazwiska, to proszę to robić starannie, dokładnie, nie wyrywać z kontekstu tego, co dla was jest wygodne. Bo ja zapomniałam tutaj to powiedzieć jeszcze, że ja apelowałam, aby ten apel i tą uchwałę powstrzymać się z nią i jeszcze porozumieć się z Zawierciem, z Ogrodzieńcem, z sąsiednimi gminami. Tak mówiłam. I wtedy po spotkaniu wystosujmy apel mocniejszy, który będzie miał większą siłę przebicia. I tego nie mówicie. I tego, szanowni radni, nie chcecie powiedzieć. Tak się nie robi. Jak już chcecie mówić, to mówcie wszystko. Spiszcie sobie, bo nawet jest nagranie i cytujcie dokładnie, bo dla swoich celów wywołujecie mnie z imienia i nazwiska. A ja to mówię po to,
żeby nie mówić tutaj na sesji, bo mamy, już powtarzałam, po to komisję, żebyśmy tam mówili wszystko i dogadywali się we wszystkich sprawach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 18. Szanowni Państwo, na posiedzeniu komisji w dniu 21 lutego 2022 roku zapoznałam razem z korespondencją, jaka wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym. Korespondencja jest do wglądu w biurze Rady. Punkt 19. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 34. sesję Rady Miejskiej w Łazach. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję.